Cześć, witam w kolejnym poradniku do gry Farming Simulator 22. W dzisiejszym poradniku zajmiemy się kamieniami. Jest to nowa, opcjonalna mechanika wprowadzona do FS22. Kiedy w ustawieniach włączymy opcję kamienie na polu, wówczas to po kultywatorowaniu lub orce na polach możecie natrafić na kamienie, które powinny być usunięte za pomocą wału w przypadku małych kamieni lub zebrane z pola w przypadku dużych kamieni. Zebrane kamienie można sprzedać. Nie jest to zbyt opłacalne, dlatego też wielu z Was rezygnuje z tego, jak i również z usuwania mniejszych kamieni na polu. To powoduje, że koszta napraw Waszych maszyn pracujących na zakamienionych polach wzrastają. A o ile? To właśnie będzie tematem tego poradnika. Zapraszam. Przechodzimy do eksperymentu, w którym, jak mam nadzieję, otrzymamy odpowiedź na pytanie tego typu: o ile i czy w ogóle zmienią się koszty napraw tego zestawiku, na który składa się obciążnik, ciągnik i siewnik, który będzie wykonywał pewną pracę na tym polu, na którym są kamienie, w stosunku do takiej sytuacji, kiedy to dokładnie ten sam zestawik, czyli obciążnik, ciągnik i siewnik, wykonają dokładnie tą samą pracę, czyli obsieją i nawiozą pole, to samo pole, na którym wcześniej jednak zostały zebrane kamienie. Na miejsce tego eksperymentu wybrałem mapę Elm Creek. Jest to pole numer 33 o powierzchni, z tego co pamiętam, 3,15 hektara. Dosyć duże pole, ale wybrałem je celowo po to, aby koszta napraw, które już w tym momencie musiałbym wykonać na tym zestawie, mimo tego, że jest on nowy, wyjechałem nim przed chwilą ze sklepu, ale sam fakt, że tutaj dojechałem, już wygenerował pewne koszta, tak więc aby te koszta miały jak najmniejszy udział w kosztach, które zostaną wygenerowane tutaj podczas pracy na tym polu. Dodatkowo, im większe pole, te różnice w kosztach, które być może będą w kosztach napraw, będzie łatwiej po prostu w liczbach bezwzględnych zauważyć, a jeżeli będziemy tutaj już operowali na procentach, no to w takim przypadku te zaokrąglenia, które mogą wystąpić, będą na mniejszym poziomie, tak więc ten błąd będzie troszeczkę mniejszy. Tak więc pole numer 33, jak widzicie, zostało wcześniej zaorane, jest w 100% zaorane, zresztą zaraz Wam pokażę tutaj na filtrach. To może tak, tutaj jest tak, orka, 100% zaorane, ale też tam jest trochę nawiezione, ale to nie powinno mieć tutaj, ten kawałek nie powinien mieć wpływu, bo i tak będę jeszcze raz nawoził. Tak więc jest w 100% zaorane, dodatkowo też został przekręcony jeden dzień, żeby tutaj te wszystkie statystyki dotyczące kosztów jak gdyby wyzerować, ponieważ chciałbym tutaj zobaczyć, jak będzie wyglądało, jak będą wyglądały koszta pracownika również, tak więc to może sobie też chciałbym to sprawdzić. Zestawik jest ten sam, który w obu dwóch przypadkach, tester 001, obciążnik 3,3 tony, jeżeli chodzi o ciągnik, jest to Fendt 933 Vario w wersji Black Beauty i dodatkowo mamy jeszcze siewnik od Kuna. Jest to siewnik Espro 6000 RC o szerokości roboczej 6 metrów. Siewnik uprawiający, nawożący. W tym siewniku mamy 1000 litrów nawozu i 1000 litrów ziarna. Będziemy wysiewać rzepak w dwóch przypadkach. Więc jest to taki zestaw testowy. Dodatkowo tutaj w pewnym oddaleniu są ustawione trzy bardzo podobne zestawy, w sumie takie same. Ciągnik ten sam Massey i dodatkowo mamy maszynę, która nazywa się Elho Scorpion bodajże 550. Jest to maszyna, która zbiera kamienie. Ona będzie potrzebna nam również. I mamy trzy takie same zestawiki. Dodatkowo jeszcze stoi krystal z przyczepką, ponieważ te maszyny, które zbierają tutaj kamienie, mają dosyć dużą szerokość roboczą, ale mały zbiornik na kamienie, tak więc może przyczepka się nam przyda. Jak będzie wyglądał ten, dlaczego one tam stoją? Chodzi o to, żeby po prostu jak ten siewnik będzie tutaj pracował, żeby po prostu on nawracał tak, jakby tych
ich sprzętów tam nie było, żeby go po prostu te sprzęty jak gdyby nie powodowały, że pracownik będzie musiał dodatkowo jakieś tam manewry wykonywać, ponieważ szef w obydwu przypadkach będzie wykonywany przez pracownika, aby zredukować moje tam pomyłki, jakieś mijaki i tak dalej. Pracownik jaki jest, taki jest w tej grze, ale w obydwu przypadkach powinien zachowywać się podobnie, być może nawet tak samo. Tego nie jestem pewien, no ale podejrzewam, że będzie dosyć podobnie. Tak więc za chwilę odpalamy ten ciągnik i pierwsza część testu będzie się sprowadzała do tego, że pierwszy przejazd zostanie wykonany na polu, na którym wcześniej była wykonana orka. Będziemy tutaj siać rzepak. Później, jeżeli to pole już zostanie ukończone, wracam na warsztat. Naprawiam ten calutki zestawik łącznie z obciążnikiem, ciągnik i siewnik. Sprawdzam, jakie były koszta. Później sobie resetujemy save, odpalamy save na nowo, czyli dokładnie będzie taka sytuacja, jaka jest teraz. Z różnicą taką, że najpierw pojedziemy sobie zebrać kamienie na tym polu. W momencie, kiedy te kamienie zostaną zebrane, puszczam ten ciągnik i podobna sytuacja. On wysiewa tą samą uprawę na tym samym polu, tym samym zestawem, z taką różnicą, że tu wcześniej były zebrane kamienie. Po ukończonej pracy wracamy na warsztat, naprawiam ten ciągnik i porównujemy, czy są jakieś koszty, jeżeli tak, to jak to wygląda. Tak więc zaczynamy sobie z testem, odpalam ciągnik, tak jak mówiłem, on będzie tutaj pracował na pracowniku i tutaj mamy rzepak do wysiania. Wziąłem akurat to przez przypadek, odpaliłem na sezonach, tak więc rzepak będziemy musieli posiać. No i rozpoczynamy tutaj siew. Tak jak powiedziałem, będzie to robił pracownik łącznie z nawożeniem. Tu jak zaraz zauważycie, te kamienie po wysiewu je, one zostają tutaj. Dobra, już nie będę tam wchodził do pracownika. One tutaj zostają, więc ten siew troszeczkę tutaj będzie trwał. No i spotykamy się już w momencie, kiedy zostanie ukończone tutaj te pole. Okej, praca zakończona, fajnie, wielkie dzięki. Sprawdzamy sobie jeszcze, zanim pojedziemy. Szkoda, że w tym miejscu, bo troszeczkę trzeba będzie dojeżdżać, ale sprawdzimy sobie jeszcze statystyki, ponieważ tutaj dosyć ciekawe rzeczy się zaczynają dziać. Pojedziemy sobie w statystyki. Jak widzicie, tak jak mówiłem, 3.15, no tutaj 3.13. Taka jest tak naprawdę ta powierzchnia tego pola. Tutaj widać, że wcześniej było orane też 3.13, teraz obsiane 3.13. Czas pracy to jest pół godziny. Co ciekawe, nagle tutaj jakieś błędy zaczynają wchodzić. Jest czas opryskiwania. W ogóle na tym save'ie nie mam opryskiwacza. Tu jest widać, że jakiś oprysk był wykonywany i to się cały czas tutaj się podnosiła ta wartość w momencie, kiedy był wykonywany siew. Zużycie nawozu też jest jakieś dziwne, bo dwukrotnie wyższe. Tak jakby wyglądało, że w tle jakiś siewnik chodzi, znaczy opryskiwacz. Bo zobaczcie, jak zakończyliśmy, no to mam jeszcze tego nawozu troszkę, jednak zostało. A w statystykach pokazuje mi, że 1500 litrów zużyło. Tak więc no kolejna jakaś ciekawa rzecz, którą należałoby tutaj zgłosić do Giants. Te statystyki trochę dziwnie wyglądają. Ale dla nas istotne jest to, że jest ten obszar, że powierzchnia jest ta sama i tak dalej. Teraz sobie sprawdzimy jeszcze. Chciałbym zobaczyć, ile zapłaciliśmy pracownikowi. 858 dolarów, czyli tam euro, tak? Zapłaciliśmy. I jeszcze na sam koniec sprawdzę sobie tego typu statystykę. Tutaj mamy zużycie tego sprzętu. Jest tutaj od razu fajnie podkreślony ten cały sprzęt, który jest akurat w użytkowaniu. No i łącznie poschodziło tutaj, widzicie, około 3%. Tak więc dlatego zdecydowałem się na ten duży areał, żeby to jednak zużycie było troszeczkę większe. Tutaj też wartość jest. Zresztą możecie sobie zobaczyć 247. Jak dojedziemy do miejsca, kiedy będziemy sprzedawali, jeszcze raz wam wyświetlę tą statystykę.
I ja niestety zapomniałem pokazać wam statystyki przed rozpoczęciem, ale zrobię to w momencie, kiedy wczytam drugi raz ten save. Dobra, składamy teraz sprzęcik i spróbuję, o ile to jest możliwe, dojechać na miejsce remontu tą samą drogą. Nie będzie to może aż idealnie taka sama droga, ale postaram się. Tak jak mówiłem, tu chodziło o to, żeby te pole było na tyle duże, żeby te dodatkowe koszta, które w tym momencie na przykład ponoszę, one miały jak najmniejszy udział w tym eksperymencie. Czyli dojeżdżamy sobie w tym momencie do warsztatu. Dojeżdżamy do warsztatu i tak jak obiecałem, najpierw sprawdzam jeszcze raz tą statystykę. Jeżeli ktoś zauważył, może sobie wrócić i zobaczyć, ile sam przejazd kosztował, czyli o ile spadła wartość tego zestawu, znaczy w tym przypadku tego ciągnika na przykład. To są dosyć ciekawe rzeczy też. Nie jest to liniowy spadek, on się tam trochę inaczej kształtuje. Być może też, jeżeli kogoś interesuje, kiedyś zrobię o tym poradnik. Dobra, najważniejsze jest to, abyśmy teraz naprawili ten zestawik i zobaczyli, ile naprawa nam wyniesie. Dobra, czyli tak, wchodzimy sobie i będziemy naprawiali poszczególne podzespoły. Jak widzicie, najpierw zaczniemy od i tylko i wyłącznie będziemy naprawiali. Nie będziemy, chociaż możecie też popatrzeć sobie na dane dotyczące malowania, bo być może to też będzie istotne. Czyli naprawiamy za 5 euro obciążnik. Ciągnik, naprawa tego ciągnika to już 477 euro. W przypadku, kiedy tutaj pracowaliśmy na tych 3 hektarach. Malowanie bardzo wysoka też kwota, 477. No i na samym końcu naprawiamy ten siewnik, 193 euro. Ok, wracamy na ten sam save. Tak jak powiedziałem przed chwilą, pokazuję wam to, co powinienem wcześniej pokazać, czyli wartość tego sprzętu przed rozpoczęciem prac. Tutaj widzicie 000. No i tutaj wartość, która była przed rozpoczęciem eksperymentu. No i w tej części eksperymentu, zanim zaczniemy siać, tak jak wcześniej wspomniałem, wykonamy sobie, zbierzemy po prostu kamienie na tym polu. Ok, druga część eksperymentu. Kamienie zebrane. Tutaj na polu nie ma kamieni. Tam wszystkie maszyny stoją. Kamienie zebrane. Jeszcze tak, rzucimy okiem na statystyki. Tutaj pierwsza rzecz, chciałem zobaczyć, ile już wydałem na pracowników, bo chciałem później to porównać, czy może nie, pensja pracownika będzie trochę inna w stosunku do tego, że na przykład siejemy to na polu, na którym nie ma kamieni. Być może też taka być jakaś zależność. Tutaj się chyba nic nie zmieniło. Jak widzicie, zużycie tych maszyn nie było aż takie wysokie przy zbieraniu kamieni, po prostu chyba naturalne, takie normalne. Tutaj już sprawdzałem, aha, i jeszcze w statystykach sobie zobaczymy, jak tutaj wygląda. Przejechana odległość, zużycie paliwa, to jest dosyć ciekawe, obrobione hektary, nie wiem dlaczego to jest 0,08. Może tam było gdzieś kawałeczek, niezaorany kawałeczek, malutki taki był. Może to było jako po prostu obrobione, czyli 0,08 dodane zostało do tych 3,13. No dobra. Chyba o to chodziło, bo w takich dwóch malutkich miejscach nie było tam do końca doorane. To podejrzewam te 0,08 hektara. Dobra, zaczynamy sobie z drugim etapem eksperymentu. Te wszystkie dane to ja sobie później na stopklatkach zatrzymam i sobie je zanotuję, tak żeby później wykorzystać w dalszym etapie eksperymentu, może w przyszłości. No i okej, zakończyliśmy drugi etap eksperymentu. Teraz sobie sprawdzimy, tak jak to było przedtem, w statystykach, jak to wygląda. Tutaj akurat sobie sprawdzałem ustawienia, jeżeli chodzi o klawiszologię. I teraz tak, sprawdzamy sobie tak, pieniądze. Tutaj oczywiście nie pamiętam dokładnie, jakie były wcześniej, jaka była wcześniej wartość, ale to sobie na stop klatce sprawdzę i później przeanalizujemy to w podsumowaniu. Dodatkowo sobie jeszcze sprawdzimy statystyki tutaj, żeby to też porównać. 3,13, 3,13, dobra, czyli to jest to samo. Jeżeli chodzi o zużycie nawozu i nasion, to sobie też to wszystko porównamy, żeby być pewni.
ale tutaj najważniejsze, żeby była ta, to się zgadzało, czyli to się zgadza, czyli ta ilość obsianego. Coś jeszcze? Aha, no i wartość maszyn też, które możemy sobie porównać od razu teraz. Podejrzewam, że chyba z tego co powiem, ten obciążnik jest, ma tyle, taką samą wartość jak w pierwszym przypadku. No dobra, tyle jeżeli chodzi o porównania. Składam sobie sprzęcik i lecimy na warsztat. Tam zapłacimy za naprawę i będziemy mogli sobie zrobić podsumowanie. Okej, dojechaliśmy do warsztatu. A, jeszcze tutaj raz sprawdzimy sobie statystyki, żeby to porównać. Dobra, to chyba to jest. Nie, tutaj tylko miały być te statystyki. Chyba to wszystko, więcej nie muszę porównywać. Z tego co pamiętam tutaj. Nie, dobra, to jest wszystko ok. No i teraz sobie przechodzimy do remontów. Zobaczymy. Już nie pamiętam oczywiście, jakie były wartości wcześniej, ale tak jak powiedziałem, ja sobie to później przeanalizuję. Chodzi mi o to, chociaż widzę, już chyba mniejsze są z tego co mi się wydaje. Dobra, naprawiamy. Też malowanie też, zobaczymy. Tutaj 447 kosztuje, chyba tyle samo, nie wiem. Nie pamiętam, tak mi się wydaje. Zresztą zobaczymy, sobie zaraz to porównam, to będziemy wiedzieli. Dobra, tutaj też z malowaniem. Tak więc, no jak gdyby eksperyment na tym etapie został zakończony, w tym sensie, że zrobiliśmy te dwa razy posialiśmy, teraz czas na analizę. Zanim przejdziemy do wyników naszych testów, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na dwie bardzo istotne kwestie. Nasz test był przeprowadzony na grze spatchowanej patchem Day 1, czyli w wersji 1.1.1.0. Druga rzecz, jak dobrze wiecie, ta gra zawiera mnóstwo błędów, które mogą mieć wpływ na ten test. W momencie, kiedy robiłem ten test, znalazłem trzy kolejne błędy. Dwa błędy, o którym mówiłem w materiale. Mam nadzieję, że nie usunę tych kadrów. Są to sytuacje, kiedy analizując statystyki odkryłem, że na statystykach są takie informacje, że było coś opryskiwane. Też tak naprawdę na tym save'ie w ogóle nie było opryskiwacza. Druga istotna rzecz, która była trochę dziwna. Źle było naliczane zużycie nawozu. Może to być związane z tym opryskiwaczem, którego tak naprawdę nie było. A trzecia rzecz, która dopiero wyszła w momencie, kiedy robiłem screeny, a wy być może też zauważyliście, to sytuacja z warsztatu. W momencie, kiedy naprawiacie, znaczy jesteście w warsztacie i tak jak w momencie, kiedy ja wjechałem sobie całym zestawem, na który składa się traktor i siewnik, w momencie, kiedy sobie najeżdżam na przykład na traktor, na dole ukazuje się taka belka informacyjna i tam jest napisane, ile będzie mnie kosztowała naprawa tego ciągnika, ewentualnie malowanie. Tak więc jest taka belka informacyjna. Otóż te informacje, które się tam pokazują, są błędne. Ja po prostu, kiedy najeżdżałem, odczytywałem te wartości z tej belki. W momencie, kiedy chcecie naprawić na przykład traktor i wciskacie napraw, wyskakuje Wam inna kwota, która się różni od tej, która jest na dole. I ta kwota jest prawidłowa, bo wtedy te pieniądze schodzą Wam z konta. Tak więc widzicie, jaka jest sytuacja? Ja oczywiście tutaj teraz za chwilę Wam podam wyniki te prawidłowe. Czyli ta prawidłowa kwota remontów będzie podana, a nie ta, która tam sobie została wymyślona na tej belce. Tak więc to musicie pamiętać, że nie można tutaj tego testu brać zbyt mocno na serio, bo ta gra jest w takim stanie, że ciężko tutaj być czegokolwiek pewnym w tej grze. Dobra, zacznijmy od kosztów pracownika. W obydwu przypadkach, czyli w momencie, kiedy siałem na polu z kamieniami i na polu, na którym zostały zebrane te kamienie, używałem pracownika. W przypadku pierwszym, czyli pole z kamieniami, musiałem zapłacić za tą pracę 858 euro. W drugim przypadku, czyli na polu bez kamieni, było to tylko 846 euro.
Czy to coś znaczy? Nie wiem. Ocenę zostawiam wam. Ja tylko przedstawiam wam suche wyniki. Następna rzecz to wartość zestawu. Tak jak mówiłem, podam wam tutaj trzy wartości zestawu. W momencie, kiedy ciągnik stał jeszcze przed siewem, wartość całego zestawu przedstawia się następująco. Obciążnik kosztował 2733 euro, traktor 233 380, siewnik 95 336 tysięcy, czyli łącznie cały zestaw kosztował 331 449 euro. W momencie, kiedy wykonałem siew na polu, na którym były kamienie, ta wartość zaczęła spadać i obciążnik kosztował już tylko 2601, traktor 222 276, siewnik kosztował 87 004, co łącznie dało kwotę 311 881 euro. W drugim przypadku, kiedy to było obsiewane pole, na którym kamienie zostały usunięte, obciążnik kosztował tyle samo, znaczy miał taką samą wartość. Traktor, co ciekawe, był tańszy o 6 euro, a siewnik był tańszy o... Znaczy jego wartość była mniejsza o 3 euro. Czyli tak naprawdę różnice nie były aż takie duże. Czyli to może być spowodowane tylko i wyłącznie tym, że gdzieś tam ten pracownik może idealnie tak samo nie jechał w pierwszym przypadku, jak i w drugim przypadku, dlatego ta wartość się troszeczkę różni. Może to być też spowodowane tymi kosztami pracownika, tak więc te dwie rzeczy mogą być połączone, a może nie. Może po prostu lżej było na tym kamieniu, na tym polu, gdzie nie było kamieni. Tak więc to są takie dodatkowe informacje, które sobie zanotowałem. No i na samym końcu przechodzimy do najważniejszych informacji, a mianowicie koszta remontów. W pierwszym przypadku, kiedy wykonaliśmy siew na polu, gdzie były kamienie, koszta remontów przedstawiały się następująco. Otóż za remont obciążnika musiałem zapłacić 4 euro, za remont traktora musiałem zapłacić 434 euro i za remont siewnika zapłaciłem 175 euro. Łącznie naprawa kosztowała mnie 613 euro. W drugim przypadku, kiedy skończyłem siew na polu, na którym nie było już kamieni, koszta remontów kształtowały się w taki sposób, że remont obciążnika kosztował 4 euro, czyli dokładnie tyle samo, jak było to w pierwszym przypadku. Remont traktora wyniósł 407 euro, a remont siewnika wyniósł 164 euro. Czyli łącznie koszta remontu wyniosły 575 euro. Czyli różnica w kosztach jest, no nie jest wysoka, bo to jest tylko 38 euro, przy czym bardzo ciekawie i troszeczkę zaskoczył mnie fakt, że tutaj duża różnica jest w remoncie traktorów. Ja spodziewałem się, że to siewnik będzie jakaś większa różnica, natomiast w przypadku siewnika ta różnica nie jest aż taka duża. Nawet można by się pokusić, że to może być jakiś błąd statystyczny. W każdym razie takie są tutaj wyniki. Ja nie będę tego analizował, nie podejmuję się tej analizy czegoś takiego, tych wyników. Analizę zostawiam wam. Piszcie w komentarzach, jak wy to widzicie, czy to rzeczywiście test miał jakiś sens, czy też nie. Czy to jest po prostu taka sytuacja, że owszem, te kamienie mają wpływ, ale nie aż taki duży wpływ na te koszta napraw, jak wszyscy myślą i jak wszyscy mówią, że koniecznie musimy zbierać te kamienie.
ponieważ koszta będą tak wysokie, że zbankrutujemy. To jest taki przykład, w którym była jedna warstwa kamieni. Tych kamieni może być, mogą się sumować, jeżeli nie zbieracie jej w dłuższym okresie czasu. Może być troszeczkę inna sytuacja. Oczywiście może być też inna sytuacja w przypadku, kiedy będziemy mucili zboże. Takich testów można tutaj przeprowadzać więcej. Jeżeli Was będą takie testy interesowały, to napiszcie w komentarzach i po prostu wykorzystam już te materiały i tą metodologię, aby wykonać dodatkowe testy. Dobra, w tym poradniku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, Anton.